projekt uchwały Komisji do Spraw Społecznych, punkt 2a, projekt uchwały w sprawie poparcia stanu prowadzenia zbiegu monoportowego przy ulicy Gramocy 34 w Krakowie. Projekt brzmi: nie popiera się starania przedsiębiorcy o prowadzenie zbiegu monoportowego przy ulicy Gramocy 34. Oddam głos pani jako przewodniczącej komisji, ale potem też pozwolę sobie zabrać. Popiera się, czyli negatywna opinia. Taka jest propozycja komisji, dlatego że przeczytałem sentencję uchwały. Nie popiera się starania przedsiębiorcy prowadzenia monoportowego przy ulicy Gramocy 34. Państwa, językowej graszki możecie zadać w ulicy. Teraz nie ma, bo tam było wydrukowane, prawda, już gotowa odpowiedź, więc ja musiałam ją jakoś zweryfikować. Proszę Państwa, mi się wydaje, że rynek sprzedaży alkoholu w Polsce jest po prostu wysycony. No i podziela tą opinię chyba nie tylko ja, ale i inni radni komisji i no, efekt jest widoczny tutaj. A do Państwa należy decyzja, co dalej. Dobrze, to ja już udzielę głosu wszystkim, na pewno tak podzielam się dyskusji. Natomiast chciałbym uzyskać kilka informacji. Po pierwsze, pan, który zwrócił się do nas z prośbą o poparcie starań, pierwszy zwrócił z taką prośbą, żebyśmy poparli możliwość umieszczenia kiosku z gazetami w sklepie monopolowym. To było już kilka miesięcy temu. Napisaliśmy panu opinię, że generalnie nie widzimy przeszkód, no bo sprawa była w ogóle nie dla Rady Dzielnicy. Na jakiś czas pan się do nas zgłosił, że chciałby taką opinię w sprawie poparcia starań prowadzenia sklepu monopolowego przy Gramskiej 34. Sklep notabene znajduje się na rogu Gramskiej i Grażyny. Właściwie można powiedzieć w trójkącie ulic, bo jeszcze tam jest Opolska. Tak naprawdę nie ma tam żadnych zabudowań mieszkalnych, jest tylko w pracy Bramowski. Do nas nigdy nie wpłynęły żadne skargi, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego sklepu. Pan z własnej woli właściwie przyszedł do nas, byśmy mu dali opinię, bo chce rozszerzyć tę działalność o dodatkową działalność prasową. Plus, no, nie ma wciąż działalności prasowej. Ale nie ma informacji. Tak, o tym razem zwrócił się drugi raz o punkt monopolowy. Szczerze mówiąc, nie wiem, w jakim celu ten pan oczekuje ten naszej opinii, bo sklep i tak już tam jest. Natomiast osobiście nie zbliżamy się wskazanego tego, co daje nam funkcjonować, bo powiem, mamy go w mniejszości dla mnie lokować sklepy monopolowe, to chyba przede wszystkim tam, gdzie nie ma mieszkańców, gdzie nie mogą żadnych przepraszam, ciszy nocnej. I po trzecie, nie widzę powodu do ograniczania możliwości samogospodarowania, czyli prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czyli w naszym kraju potrzeba jej najwięcej. Mówię, że akurat się pochodzi związek. W związku z tym ja osobiście proponuję, abyśmy uchwałę proponowaną przez komisję w brzmieniu nie popiera się starania przedsiębiorcy odrzucili. A w takiej sytuacji ja poddam pod głosowanie uchwały przeciwstawki. Otwieram teraz dyskusję w tej sprawie. Na pewno, mimo że Asia zgłasza się pierwsza, chcę udzielić panu Jednoszowi głosu, gdyż jest radny z tego zarazu. Gdzie idzie na to jeszcze? A potem będzie pan Asia, potem pan Grzegorz, a potem kolejne zgłoszenie, jeśli zobaczę. Proszę Państwa, właściciel tej budowli, która tam stoi, przyszedł do mnie na dyżur. Przyszli również panowie, którzy pracują u niego na zasadzie dzierżawy, bo tam to dzierżawy. Sytuacja jest taka, że zlikwidowano kiosk ruchu i podkreślę to, co mówił tutaj przewodniczący. Zlikwidowano przy przystanku kiosk ruchu. On ma ciągłe wycieczki ludzi po bilety z przystanku, bo automatu nie ma, kiosku ruchu nie ma tam i nie wszyscy decydują się na pójście na plac Bramowski do dwóch kiosków, które są na placu Bramowski. I to jest jeden argument, że on chce po prostu przystawić kontener prasowy. I to potwierdza się. Natomiast nie wiem, jak on napisał w tym piśmie, czy
ktoś mu poradził, żeby napisał, jaką działalność prowadzi i na jaką ma zgodę i stąd może to nie porozumieć. Być może to rozszerzenie o tych kierunków, czyli tylko trochę do rozszerzenia sklepu. Możliwe, niemniej sytuacja jest jeszcze jedna. Obok wzdłuż tej ulicy aż do Vinci praktycznie rzecz biorąc nie ma mieszkańców. Bo pod numerem 30 pani właścicielka zmarła w szpitalu, zamienione to zostało na sklepy, sklep z odzieżą i sklep z porcelaną Arabella. Następny jest Jubiler, potem jest sklep z rowerami, i jakaś mała hurtownia, i w miejscu po drugiej stronie mamy piekarnię, sklep masarski i fryzjer i mama sekretarzy. Generalnie rzecz biorąc, więcej skarg jest na Mackiewicza na planetę, niż na kantem mimo że próbowałem to komisji wytłumaczyć, to komisja po prostu zachowuje się jak w Stanach Zjednoczonych komisja prohibicyjna. Jeżeli mi się wydaje, że zamknie się możliwość zakupu alkoholu, to natychmiast będziemy mieli na parterze babcie, które będą sprzedawać, no bo oczywiście tak musi być zapełnione. Więc troszeczkę doświadczeń przeszłości. Panie Janusze, dziękujemy za ten głos. Ja proszę, żeby głosować przeciwko uchwale komisji. Ja się zgadzam z panem, że być może tam nie ma kolizji z niczym, natomiast nie rozumiem paru rzeczy. Po pierwsze, dlaczego ten pan wystąpił do nas o opinię, skoro taka opinia nie jest mu tak na dobrą sprawę do niczego potrzebna? Ponieważ my jako dzielnica mamy opiniujemy tylko, kiedy występuje kolizja odległości z obiektami w gminie w ustawie. Po pierwsze. A po drugie, dlaczego robimy to w trybie nagłym? Czy to jest jakiś termin do spełnienia? Czemu nie możemy na tym spokojnie usiąść i się po prostu zastanowić, sprawdzimy, czy były interwencje i nie były. Ja rozumiem, że wolny handel i tak dalej, natomiast popieranie sklepu monopolowego, ani jakby to dla mnie to już jest lekka przesada, tym bardziej, że nie ma takiej konieczności. Nie za bardzo rozumiem, skąd się to wzięło i to budzi moją wątpliwość, a nie sam fakt sklepu. Pomijam też fakt, że nie za bardzo wiem, dlaczego zajmowała się tym Komisja Spraw Społecznych, a nie Komisja Praworządności. Teren jest własnością ZIKIT-u, może stąd wynikało to, że jest... Ja tutaj może kilka spostrzeżeń. To znaczy tak, komisja się zebrała dzisiaj, dlatego jest udzielana. Natomiast pan prawdopodobnie potrzebuje do takich procedur administracyjnych, żeby poprzeć dodatkowo swój głos. Nie ma obowiązku występowania do nas, ale zwrócił się, nie widzę też powodu, żebyśmy odmawiali udzielenia opinii. Czy udzieli pozytywnej, czy negatywnej, nadal to będzie opinia, prawda? Więc warto było się pochylić. Ja państwu przeczytam treść, bo pismo nie jest długie, więc żeby wszyscy bezpośrednio znali treść. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii popierającej prowadzenie w obiekcie kontenerowym usytuowanym na działce przy ulicy Bramowskiej 34 w Krakowie sklepu monopolowego otwartego przez 24 godziny z uzasadnieniem, że na jego działalność nie wpłynęły dotychczas żadne skargi od mieszkańców. Prośba powyższa przedstawiona panu Janeuszowi Lisiakowi na dyżurze 29 listopada 2012 roku i spotkała się z Rzecznikiem. Więc tak, być może ktoś się na tego pana mocno poskarżył, on potrzebuje opinii pozytywną. Być może on chce przedłużyć koncesję i czyli dodatkowy dokument. Tak naprawdę my możemy wydać opinię. Negatywną pozycją możemy się wstrzymać od wydania opinii i spróbować się dowiedzieć, czy coś przetowarzy jedno, oczywiście. Natomiast na chwilę obecną ja bym to proponowała jednak trzymać się od głosu i zebrać opinię, bo ja mieszkam w rejonie, od czasu do czasu bywam na pracy i ja słyszałam niestety negatywne głosy na ten temat.
Ale to ma plany. Na ten sklep, który tam jest, 24-godzinny. W ogóle wszyscy są zdziwieni, w ogóle oburzeni. Właściwie skoro tam mieszkańców nie ma, jak twierdzi pan Misiek, to nie jest prawda. To się no przepraszam, pani mieszka na Siewnej, pan Misiek. To po co 24-godzinny? To się oburza. Nie, pan mieszka, to się oburza. Ja mieszkam na tej ulicy. W odległości kilkudziesięciu metrów od tego sklepu żaden mój sąsiad nie narzekał na to, a pani mieszka 1000 metrów od tego sklepu i tam pani narzeka. Ale jak pan proszę... mówił, to ja pani nie przerwałam. Nie przerwałam panu nawet mruknięcie. No więc bardzo bym prosiła. Tak jak mówię, będąc na placu, słyszałam dość negatywne wypowiedzi na temat samego sklepu. Ja nie wiem, w jakim celu jeszcze potrzeba jest temu panu jakieś rozszerzenie. Ma ten sklep, jest to 4 godziny. W ogóle my zaczynamy być przedziwnym społeczeństwem, bo u nas sklepów właściwie nie ma 24-godzinnych, tylko są alkoholowe. No więc wygląda na to, że jesteśmy takim społeczeństwem, które musi mieć 24 godziny na dobę dostęp do alkoholu. No to nie oddaję głos jeszcze panu. Mam pytanie, czy komisja pozostał uchwałę nie popiera się, co teraz jedyną rzeczą, którą zamierzamy, bo chce chcieć rynek alkoholu w Polsce na to, co jest. I nie zapraszam się do pewnymi kwestiami, które nie dotyczą tak naprawdę i nie są uprawnieni. I proszę o wycofanie tego wniosku i zakończenie kwestii. Proszę Państwa, uchwały Rady Dzielnicy to też są uchwały opiniujące ważne sprawy lokalne. Głównie o takie opinie zwracają się do wydziału miasta. Ale nie jest powiedziane, że może się zwrócić mieszkańcy. Więc ja nie mówię lub grupa mieszkańców. Ja nie mówię, że mamy przyjąć taką uchwałę w takim kształcie na tej sesji, ale jeśli nie na tej, to na pewno na następnej, ale w żadnym wypadku nie powinniśmy się uchylać od wydawania opinii, gdyż to byłoby zaprzeczeniem tego, co mamy właściwie robić. Oddaję głos pani Teodorze. Przepraszam, pani Małgorzata, bo wcześniej pani Teodorze zjawiłem. Przepraszam, ale na porządku. No ja myślę, że skoro już tak mamy być tacy uprzejmi, to może byłoby dobrze, żebyśmy jednak wiedzieli, w jakim celu ta uchwała to panu jest potrzebna. Bo być może, prawda... Ja podniosę wrażenie, gdy rozmawiamy z tym panem, że on po prostu jeszcze nie zrozumiał, że nie ma już tych komitetów takich serelowskich, że on potrzebuje tą uchwały, że jest taki wychowy. I rzeczywiście mam wrażenie, że on potrzebuje tej naszej uchwały bardziej dla własnej psychiki niż dla jakichś innych celów. Oczywiście może to być mylne, bo nie wiem dokładnie, jakie były decyzje, ale takie wrażenie na nie sprawę. Natomiast jeżeli chodzi o to wysycenie, tylko chciałam skończyć, to wysycenie tego rynku naszego lokalnego, to nasze skromne osiedle jest już dookoła tymi planetami bądź innymi sklepami 24-godzinnymi alkoholowymi otoczone. Więc ja myślę, że rynek jest przesycony. Gimnazjum numer 12. Ja myślę, że 15 stoi z monopolą. Ja myślę, że rynek sam weryfikuje wszystko, jakby nie potrzebny, to był pan. Pani Teodorze. Ja myślę, proszę Państwa, że każdy z nas, jak u nas jest 20 osób, ma prawo do własnego zdania w tej sprawie. Nikt nikogo pod pistoletem nie zmusza, żeby głosował przeciwko własnemu sumieniu. W związku z tym oburzanie się, czy jest to wniosek do wycofania, czy nie, nic tu nie da. Formalny wniosek złożył przewodniczący do protokołu, że będzie na koniec dyskusji proponował określony wniosek. Jeśli ktoś ma inny, ma prawo złożyć na piśmie inny wniosek, ale i tak będzie ważny ten, który tu na tej sali przy zwykłych zasadach demokracji, czyli 50% plus jeden ważny głos zostanie przegłosowany. Więc ani oburzenie, ani hipokryzja, jak to Andrzej gdzieś nazywa, ani nic tu nie pomogą.
Każdy ma własne zdanie, niech przy nim zostanie, a większość zyskuje. Co byście nie zrobili? Co do demokracji? To był element humorystyczny. I w związku z tym poddaję drugą pod głosowanie, bo myślę, że wszystkie osoby już się wypowiedziały, co chciały. Państwa, więc tak. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu przedstawionym przez komisję? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu przedstawionym przez komisję? Proszę o podniesienie ręki. Proszę przeczytać. Dziękuję. Kto z Państwa się jeszcze? No. Dziękuję. 9 za, 3 przeciw, 7 wstrzymujących. Czyli nie powstanie głosowania. A dwa, nie, wstrzymałam się. Czyli 8 wstrzymujących. Przepraszamy, 8 wstrzymujących. W związku z tym poddaję pod głosowanie uchwałę odwrotną. W brzmieniu popiera się starania przedsiębiorcy o prowadzenie strefy monopolowego przy ulicy Bramowskiej 34. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 9. Kto z Państwa jest przeciw takiej uchwale? 4. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 7. Czyli mówię, 9 za, 4 przeciw, 7 się wstrzymujących. Mniejszą uchwała uchwała popierająca, ale mam tylko jedną uwagę formalną, że proszę przedkładać, nie było to zamierzone, muszę to dalej powiedzieć, proszę przedkładać komisją druki bez stanowiska technicznego, wypropkować proponuję.